a dzisiaj znowu na próbę jadę. Tym razem Tezis. Nawigacyjnych wróciłem do używania Waze'a. Po dość długim okresie używania tylko Google Maps'a, no i Waze jest lepszy. To jest ciekawe, no bo niby Google Maps czerpie z niego dane do swojej nawigacji, a kurde, nie jest taki skuteczny. Cześć. Pogadamy dzisiaj o takiej umiejętności bardzo potrzebnej w życiu, czyli o umiejętności przeczekiwania. To jest coś takiego, co się przydaje i w pracy, i w domu tak naprawdę. Po prostu czasami są takie sytuacje w życiu, że należy je przeczekać. Większość z nas zawodowo tak naprawdę pracuje w jakimś tam typie obsługi klienta, tak? To będzie albo obsługa klienta taka prawdziwa, czyli że jesteś na linii tak zwanego frontu, czy na linii kontaktu z klientem i albo w jakiś sposób mu pomagasz, albo w jakiś sposób sprzedajesz mu usługi albo produkty. Drugi typ obsługi klienta to jest obsługa klienta wewnętrznego, tak zwana, czyli jeżeli w ramach danej firmy jesteś częścią zespołu projektowego i klientowi zewnętrznemu coś świadczycie, ale twoją rolą jest akurat pomaganie w pracy twoim kolegom i koleżankom z pracy, a nie bycie w kontakcie z zewnętrznym klientem. Bardzo często to, w jaki sposób was klienci oceniają, i to nie ma znaczenia, czy to są zewnętrzni, czy wewnętrzni klienci, bardzo często ta ocena nie jest zależna od poziomu waszego profesjonalizmu czy usług, tylko jest zależna od jakichś tam zewnętrznych okoliczności. Te zewnętrzne okoliczności to może być na przykład taki okres spiętrzenia pracy w firmie, albo w handlu to będzie okres przedświąteczny. No nie ma to większego znaczenia, co to jest. Są takie cykle i można je zauważyć, i kiedy firma znajduje się na górce takiego cyklu, czyli albo jest pod bardzo dużym naporem klientów, którzy chcą kupować produkty albo usługi, albo jest jakaś awaria na przykład w telekomunikacji i helpdesk musi sobie poradzić z telefonami klientów. No są takie momenty w ciągu roku i można je bardzo łatwo zauważyć po tam 2-3 latach pracy w danej firmie. I zwróćcie uwagę na to, że w takim momencie właśnie wzmożonej aktywności klientów albo wzmożonej aktywności w biurze, no wasi koledzy i koleżanki, albo właśnie klienci zewnętrzni będą mieli do was bardzo często pretensje, że nie reagujecie wystarczająco szybko, albo że coś robicie źle, albo że się nie domyślacie pewnych rzeczy. I dosyć dużo ludzi sobie będzie w tym momencie zarzucało brak profesjonalizmu, bo będzie uważało, że pewne rzeczy mogą zrobić lepiej. A to zupełnie nie o to chodzi. Bo to, w jaki sposób jesteście wtedy oceniani przez waszych kolegów i koleżanki, nie jest związane z tym, jakim jesteście dobrym pracownikiem. To jest związane tylko i wyłącznie z tym, w jakim okresie roku nawału pracy się znajdujecie. No i wtedy, jak gdyby jedyną radą, którą mogę dla was mieć, która sprawi, że nie zwariujecie i się nie wypalicie zawodowo, jest taka. Należy ten okres przeczekać. Być bardzo pomocnym, bardzo profesjonalnym. Przeczekać. A dlaczego? Dlatego, bo tak naprawdę to minie. Potem będzie znowu normalnie.
nie należy się w to zagłębiać. To trzeba przeczekać, czyli trzeba być w tym momencie bardzo pomocnym dla tych kolegów i koleżanek czy klientów. Ale w zakresie naszych możliwości, tak, no nie jesteśmy magikami niestety. Albo może i dobrze. I takie okresy mijają. I jak w końcu taki okres minie, to zobaczycie, że to wszystko wraca do normy, a wy będziecie o tyle zdrowsi psychicznie i fizycznie, że się tym nie przejmiecie, nie będziecie się stresować tym, że ktoś ma do was jakieś uwagi. To nie ma znaczenia. Bo powodem nie jesteście wy, tylko okres, w którym się dana firma znajduje. I tyle. Na razie. Coś wam pokażę. Tutaj na rogu jest taki budynek biurowy. W tym budynku biurowym pracuje taki gość, z którym ja się próbuję umówić na obiad dosłownie, no nie wiem, chyba od roku. I ciągle coś nie wychodzi. Ten gość się nazywa Marcin. Pokażę wam ten budynek. No więc Marcin, jeżeli to widziałeś, to wiesz co robić. Halo, halo. Numerka. Taki z takim czarnym... Tak, musisz jakoś udowodnić, że to twój. Piątka, tak? To? Nie, nie to. To dzisiaj gdzie byliśmy? Smolna 40. Dom znikających numerków do szatni.